Pani Marszałek, Wysoki Senacie. Pierwsze pytanie. Celem ustawy ma być podniesienie efektywności poboru podatków. Czy ustawodawca przewiduje jakieś instrumenty chroniące przed zbyt głęboką ingerencją państw członkowskich Unii Europejskiej w procesy kontrolne w Polsce? Co prawda, przepisy przewidują stosowanie zasady wzajemności, ale czy nasz kraj będzie na tyle silny, aby ze swoich praw skorzystać? I drugie pytanie. Projekt uchwały dotyczy w zasadzie określenia warunków współpracy między organami podatkowymi państw Unii Europejskiej i ułatwia Polsce dochodzenie naszych należności podatkowych w innych państwach europejskich oraz organom podatkowym z innych państw europejskich dochodzenie ich należności u nas. W związku z tym, czy polski podatnik będzie informowany o wniosku o informację podatkową w jego sprawie skierowaną przez zagraniczną instytucję podatkową do instytucji polskiej? Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do senatora sprawozdawcy? Nie widzę. Proszę bardzo, panie senatorze. Ja myślę, że może na te takie bardzo szczegółowe zapytanie pana senatora będzie uprzejmy odpowiedzieć pan minister, który bardzo precyzyjnie to przedstawiał na posiedzeniu komisji. Wobec tego dodam, że projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister finansów. Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu? Zapraszam, bo jeszcze też do odpowiedzi właśnie. Podsekretarz stanu pan Maciej Grabowski reprezentuje Ministerstwo Finansów. Pani Marszałek, Wysoki Senacie, ja może przejdę od razu do pytania pana senatora tak. Zająca. Ja myślę, że tu poseł sprawozdawca przedstawił wystarczająco sam projekt. Jeśli chodzi o pytanie dotyczące tego, czy polski podatnik, wobec którego obca władza chciałaby zasięgnąć informacji, jest powiadamiany. Odpowiedź brzmi, nie jest powiadamiany, chyba że jest, no tak jak na zasadach ogólnych, jakieś wszczęte postępowanie wobec tego podatnika. No to wówczas jest w normalnym trybie, wszczynania postępowania powiadamiany. Natomiast zaraz drugie pytanie było pana senatora, dotyczyło... Zasada wzajemności. Czy my będziemy potrafili, będziemy na tyle silni, że będziemy potrafili z tych praw skorzystać w stosunku do innych? Tak, tak. Proszę. Znaczy, ja może powiem o tej praktyce, która występuje w tej chwili, bo ona się w pewnym sensie dalece nie różni od tego, co przewidują te rozwiązania, o tyle, o ile chodzi o zasady ogólne. Więc w tej chwili jest jedna izba skarbowa, która odpowiada za, z jednej strony jest niejako kontaktem dla innej obcej władzy, jeśli chodzi o pomoc w uzyskaniu informacji podatkowych, i tak samo występuje do innych jurysdykcji, znaczy do innych państw Unii Europejskiej, jeśli chodzi o pomoc w uzyskaniu tych informacji. Myśmy nie napotkali do tej pory na jakieś problemy z uzyskaniem informacji od innych władzy. Skala nie jest może jakaś bardzo wysoka, to jest powiedzmy w obie strony, to jest około kilkaset wniosków rocznie. No tak, żebyśmy wiedzieli o czym rozmawiamy. Natomiast oczywiście, że ta ustawa doprecyzowuje i rozszerza pewne uprawnienia po obu stronach. Oczywiście wzajemnie te uprawnienia są rozszerzane. Natomiast co do zasady, to ta współpraca, rzecz jasna, również w tej chwili występuje. To chciałem podkreślić.